się nas zapytał, what is this? A my mówimy, house. I ściągnęli nas na bok do kontroli. My tu właśnie testujemy Maps.me. Więc nawracamy. No nie jest tam, tam jest i krzywo, i po co tam będziesz jechał w to błoto? Nie no, pojedzie, no cholera jasna. Mój śmieci. Witamy w Rumunii. I tutaj jest taki kawał piachu, widzicie? I na Maps.me widać. Break. Już teraz jak jeździmy, to mamy taką rutynę, można powiedzieć, zawsze przed przekroczeniem granicy, tak gdzieś 10 km plus minus, sobie zatrzymujemy się, robimy postój, jakieś tam wszystkie, wiecie, sprawy trzeba pozałatwiać, nawet nie coś przekąsić czy coś, bo wiecie, różnie bywa na tych granicach i po prostu z doświadczenia wiemy, że jak mamy wszystko gotowe, jesteśmy gotowi, to jest fajnie. A jak sobie myślisz, no dobra, tam potem się wysikam czy coś, to potem, kurczę, okazuje się, że na tej granicy taka kolejka, albo cię tam trzymają, albo coś tam. A więc lepiej wszystko pozałatwiać, nie być głodnym, nie być spragnionym i wtedy spokojnie do tej granicy sobie podjechać. A no i zawsze jakiś taki stresik, nie? Tak więc w sumie w Europie to jest bezproblemowo, ale różnie to bywa. A zobaczymy jak pójdzie. Bella! I co? Zrobiłaś siku? O, widać już, chociaż już widać tamte. Tak. Tak, pies prowadzi. A co? Bella dzisiaj pies prowadzi. No już tutaj dzieciom bije na głowę po prostu z tych nudów. Tak. Tak morda nasza żła, tak. Ona zawsze jak się już zatrzymamy, to już jej się wydaje, że będziemy wysiadać. Ona nie rozumie, że nie wysiadamy. Płaczu ty. Podjechaliśmy już tutaj bliżej, nie będę nagrywać, ale powiem wam szybko, że w ogóle nie ma wyjazdu z Grecji, nie ma budki z Grekami, z greckimi celnikami, jest tylko budka z bułgarskimi służbami. Dziwnie. Pan się nas zapytał, what is this? A my mówimy, house. I ściągnęli nas na bok do kontroli, ale jak otworzyliśmy klapę, to po prostu się rozmyślił. Tak więc nie, jednak był grecki celnik, ale po prostu miał w dupie, nawet tam nie wychodził, więc sprawnie poszło. Ciepło, jedziemy. Tym razem w Bułgarii chcemy tylko po prostu przejechać przez tą Bułgarię z jednym, może dwoma postojami. Byliśmy w Bułgarii kilka tygodni, nie pamiętam dokładnie ile, rok temu i wtedy żeśmy trochę pozwiedzali i jest fajna seria właśnie z tego czasu. No, może te filmy nie są takie super, ale to nieważne. To co najważniejsze możecie tam zobaczyć i to co polecamy zobaczyć na pewno. Płowdziw to po prostu było takie odkrycie i parę innych też miejsc nam się bardzo podobało. Natomiast teraz tylko przejedziemy, ale zażyczyłam sobie przystanek w sklepie, bo chcę kupić lutenicę. Potem powiem więcej co to jest, jak ktoś nie wie i kurczę, powiedziałam, że w Bułgarii to koniecznie muszę tą lutenicę kupić, więc jedziemy do sklepu, a potem jedziemy znaleźć sobie miejsce do spania. Exit the roundabout, then turn left. Turn left, then you will arrive at your destination. Oh, there's been that.
którą mi posmakowała. Nie wiem, gdzie jest zwiast. No trudno, to może tu postawisz, nie? Nie. Nie? No to tam na końcu postaw, żebyśmy już była na tyłem, żeby nie widziała, gdzie, że idziemy. O, kot! Przestań. Jakbyście wybierali, to ta lutenica jest najlepsza. Ta 7,50 kosztuje. No nie jest tania, bo są jakieś tańsze. Ale a już popróbowałam różnych i ta zdecydowanie jest naj. No i do tej lutenicy, słuchajcie, fasola. Taka zwykła, bez niczego. No, ciekawe ile zapłacimy za to wszystko. Zobaczcie, jaki mój niedźwiedź jest szarmancki. Ja nigdy nie noszę zakupów. No chyba, że jest tak dużo, że już mu rąk brakuje, ale on zawsze nosi dzielnie. Ale kurczę, wiecie co? Zapłaciliśmy 90 lewa, to naprawdę dużo jest. Za, no, tak parę rzeczy, no nic wielkiego. Właśnie testujemy Maps.me. Trochę się nie możemy przyzwyczaić do tego, jak ona tam opowiada. Ma dziwny głos kobieta i mówi jak w wojsku. A, pod słońce teraz jedziemy. Tak, tutaj jest taka mała droga. Prawdopodobnie to będzie ta. O, tak, pokazuje, że dobrze. Osobówką tu przez te tory to nie jest łatwo przejechać. No, ale też nie przejedziemy. Też nie przejedziemy? No, musiałbym te plastiki pakować. No, musi być jakaś droga tam, bo widzieliśmy tam samochód z przyczepą. No co, nawracamy? No kurwa. No to... Nie było nawet... Nie ma się było spytać nawet. Ja wyjdę i będę ci mówić, czy się zmieścimy, co? Ja idę. No to zjazd z tej strony wydaje się nieco więcej miejsca tu przestrzeni. Niedźwiedź już jedzie za mną. Wait. Nie no. Zmieści się, dawaj. Tak, sam raz.
bo tu sporo samochodów na prawo. Tam jakaś chata jest. No właśnie, nie wiem gdzie. Właśnie mi się wydaje, że może tam nie będziemy przy samej wodzie, tylko tu wyżej właśnie. Tu nie wszędzie, bo tu nie ma poziomu. Nie idź dalej, bo tam jest taki miękki. Nie idź tam. No nie idź tam, tam jest i krzywo, i po co tam będziesz jechał w to błoto? Nie no, pojedzie, no cholera jasna. Niedźwiedź w akcji, poszukiwanie miejsca do spania. No to ostatecznie ustawiliśmy się tutaj. Będziemy zaraz rozkładać chatę. Zajrzałam na mapę, żeby zobaczyć, jak się to miejsce nazywa, bo jest trochę wiecznie, to sprawdzimy pogodę. I to miejsce się nazywa Sirocco-Pole. No, Sirocco-Pole, no nie można lepiej nazwać. Dla niewtajemniczonych lutenica to jest taka pasta z papryki. Oni najpierw tą paprykę opiekają, ściągają tą skórkę. Są też właśnie takie czarne kawałeczki, to są właśnie jeszcze jakieś resztki tej skórki, a potem oni ją smażą tak długo, aż powstaje pasta. I tradycyjnie Bułgarzy to po prostu jedzą, tak jak tu na obrazku, na chleb. Normalnie dają sobie po prostu smarują chleb tą pastą, a w restauracjach też podają jako przystawkę, jako dodatek do różnych dań. Ale ja po prostu, słuchajcie, dodaję to do fasoli i mam po prostu wspaniałą fasoladę i poczęstowałam Bułgara taką pastą, jak byliśmy tutaj, taką no, tą fasolą i mówi, nie wpadłem na to, to jest rewelacyjne. Tak więc super łatwe, w podróży fajnie jest mieć coś takiego gotowego, coś szybkiego, tak więc bardzo się cieszę, że udało się tą lutenicę kupić. To była bardzo dobra, spokojna noc. W tle już pewnie słyszycie silnik z łomka, tak więc jesteśmy spakowani i ruszamy w drogę. Nie będę się tu za bardzo rozwodzić, wiecie, z nagrywaniem, bo wczoraj żeśmy byli naprawdę no, padnięci, a też rano po prostu chcemy tnąć, bo mamy nadzieję, że dzisiaj przekroczymy granicę. Zatrzymujecie się przy drodze, żeby porobić zdjęcia. Jak się domyślacie, ja bardzo często niedźwiedź nie zawsze jest zadowolony, ale teraz i tak był czas już, żeby zrobić przerwę, więc zatrzymaliśmy się tu przy tym pięknym polu ze słonecznikami. Po drodze już żeśmy wiele takich mijali i ja mówiłam, że koniecznie, bardzo proszę, postój przy słonecznikach. I wiecie, tak pięknie, że stwierdziłam, że zrobię sobie parę zdjęć i jak rzadko mi się zdarza, aż przebrałam się, zmieniłam bluzkę, bo po prostu żółty kolor jest taki bardzo intensywny i wiecie, byłam w jakiejś tam liliowej sukience i to po prostu strasznie wyglądało i mówię, nie, dobra, a przebieram się, będę mieć instagramowe zdjęcia, no, czasem warto po prostu gdzieś tam coś na siebie wrzucić. Ale oczywiście chciałam wejść też w środek i wiecie, jednak w pole wejść to nie tak łatwo, więc sobie założyłam dresiki. Tak jest, mam stare dresy, które takie do szurania. Tak więc od połowy piękne instagramowe zdjęcia, a tam na dole nikt nie widzi. Jedziemy dalej.
8, którą teraz testujemy, na sam koniec dała dupy po prostu, bo kieruje nas przez środek miasta. Jechaliśmy taką, no można powiedzieć, drogą szybkiego ruchu przez miasto, a teraz ona nas wpakowała tutaj w uliczki w samo centrum. No to nie jest jakieś wielkie miasto, no to damy radę, już jesteśmy przy samej granicy. Najpierw musimy przejechać most i jest tutaj taka bramka, most jest płatny i będą sprawdzać winiety i no i musimy zapłacić za most. Swoją drogą właśnie te winiety takie trochę spokichane, bo trzeba je kupić online i wiecie, ja za pierwszym razem miałam trochę problem. Uważajcie też, bo są strony, które nie jest bułgarska strona, tylko jakaś tam inna strona, która sprzedaje winiety do różnych krajów i oni sobie naliczają. Na przykład mi pokazywało najpierw 25 euro, a ta winieta kosztowała raptem, nie wiem, tam 7 euro czy tam ileś, już nie pamiętam. Jaka jest opłata za nasz... Teoretycznie chyba 2 euro. Nas dobrze, policzą tak. Chyba 2 euro. Powinni. A wracając właśnie do tej strony, więc ta strona bułgarska do sprzedaży winiet nie chciała mi działać. I kurczę, powiem wam szczerze, że był duży problem, ale potem na drugi dzień udało mi się kupić. Ale skrzypi do nasze auto, już naprawdę prosi o litość. W tej budce na tym moście pani się trochę wkurzyła, bo musiała ruszyć pupę, bo my mamy w innym miejscu numery rejestracyjne, nie jest na dole tak jak mają samochody i tam gdzie są automatyczne te takie, wiecie, kamery sczytują, no to po prostu nie sczytało. No i pani była, kurczę, bardzo niepocieszona. No, coś tam do mnie gadała, czy ja oczywiście nie zrozumiałam, o co jej chodzi. Myślałam, że chce tą winietę sprawdzać i ja jej zaczęłam pokazywać. No i z takim wielkim fołem wyszła z tej budy zobaczyć, jaki jest numer. Zapłaciliśmy 12 lewów. No, dużo, mało, nie wiem, trudno powiedzieć. No, musisz płacz i płać po prostu. Szybko poszło na tej granicy, nie było problemu, nikt nic nie pytał, nie sprawdzał, tylko znaczy, no tam popatrzyli w paszporty i no, takie przekraczanie granic to lubimy. Śmieci. Witamy w Rumunii.
Poczekaj, to może zatrzymaj się i zejdziemy tam zobaczyć. O, chyba tu będzie trzeba się zatrzymać i tu mamy zejście do wody. No tutaj nie bardzo, bo jest już bardzo płytka woda i nie można wejść do wody, a tam wcześniej były takie jakby plażyczki i widzieliśmy, że ludzie wchodzą do wody, więc chyba pójdziemy tam. Chyba się przeprosimy z tą mapą Maps.me, dlatego że na Google Maps pokazuje nam tylko to miejsce, w którym teraz jesteśmy, tą plażę, a my jadąc tym mostem widzieliśmy ludzi, tutaj jest taki kawał piachu, widzicie? I na Maps.me widać, na Google Maps tam nie, nic nie ma, tylko zielono, zielono i nie ma żadnej drogi. Natomiast tutaj na Maps.me pokazuje mi, gdzie jest już jakaś, to jest jakaś, będzie wiadomo, off-road, ale to nie szkodzi, ważne, że droga jest i widzimy, w którym miejscu musimy skręcić, żeby tam dojechać. Tak więc nastawiamy. Wracają chłopaki z plaży, to idziemy w dobrym kierunku. In 300 meters turn left, then you'll arrive. Bo ja tam nastawiałam tylko na początek tej drogi, bo potem ona po prostu sobie się ciągnie. Tu widzimy filary mostu, tak więc już jesteśmy w dobrym miejscu. Tutaj taka mierzeja. O, koleżanka już sobie znalazła przyjaciółki. Przejdziemy się jeszcze na spacer tutaj, a dalej tą drogą zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda. A jak nie, to po prostu poczekamy, aż ci ludzie tutaj tymi samochodami sobie pojadą, albo część osób, i gdzieś tu znajdziemy miejsce, żeby zaparkować na noc.
Tutaj ewentualnie też jak się wbijemy w te krzaki, to też damy radę, to jedną noc to wiecie, nie będziemy grymasić. Tu jest takie miejsce, gdzie możemy się zatrzymać, a tutaj spokojnie zejście do wody. Siku break. Ponoszę głowę do góry i co? Znalazłam śliweczki. Ja to wszędzie coś do żarcia znajdę, słuchajcie. Trochę kwaśne, ale dobre. Witaminy.